Cześć, witam Was ze stanowiska Sony na targach IFA. Chodźcie, rzucimy okiem na nową Xperia 5. I oto już mamy w rękach telefon, który miał być Xperia 2, a finalnie okazało się, że jest to piątka. Nie wiem, dlaczego Sony przeskoczyło kilka numerów, no ale mamy piąteczkę. No jak widzicie, telefon jest faktycznie, tak jak producent zapewniał, całkiem poręczny, chociaż czy ja wiem, czy daje się go obsługiwać jedną dłonią? No jeżeli ma się dużą dłoń, to myślę, że tak. Tradycyjnie czytnik linii papilarnych na prawym boku. Zostawiono również dodatkowy przycisk obsługujący aparat fotograficzny. No i przyciski głośności w dość chyba dobrym miejscu, ale znów zrobili to samo, czyli rozdzielili włącznik od czytnika linii papilarnych, co jest takim troszeczkę, powiedziałbym, kulawym rozwiązaniem. Wolałbym, żeby czytnik był po prostu jednofunkcyjny, służył zarówno do odblokowywania, jak i do blokowania telefonu. Ramki ekranu, no cóż, tutaj trochę tapeta i stylizacja interfejsu go krzywdzi, bo faktycznie ta ramka dolna jest już rzeczywiście bardzo, bardzo wąska, no ale wydaje się, że jest szersza tak wizualnie, bo ta tapeta jest ciemniejsza u dołu. No ramka górna też w sumie może być, no nie wygląda to źle. I w ogóle telefon prezentuje się całkiem ładnie. Fajny kolor czerwony, tylko jak widzicie dosyć mocno, dosyć szybko się palcuje. Aparat w odróżnieniu od jedynki przeniesiono na bok. Tak trochę tak sztampowo, bo teraz bardzo wiele telefonów ma tak położony aparat fotograficzny. Ale nie można piące odmówić urody. Nie wiem jak Wy uważacie, ale mnie ten telefon nawet się podoba. Zerknijmy jeszcze na inną wersję kolorystyczną. O, tu mamy taki ładny granacik. Jeżeli chodzi o specyfikację, to nie będę teraz cytował z pamięci, bo jeszcze bym coś pokręcił. Specyfikację macie podlinkowaną w opisie filmu, albo możecie sobie ją znaleźć w serwisie mgsm.pl. O, a tak prezentuje się Xperia 5 w bieli. I chyba ta wersja spodobała mi się najbardziej ze względu na to, że ma jaśniejszą, srebrną ramkę obudowy i wygląda tak, tak bardziej premium, prezentuje się tak bardzo, bardzo elegancko. Kurczę, no podoba mi się ten telefon i nie będę tego wcale ukrywał, ale jak działa, jak się spisuje, no to dopiero opowiemy Wam po recenzji, kiedy będziemy mogli ten telefon wypróbować przez dłuższy czas. No i na koniec, na tak zwane dobicie, pokazuję Wam Xperia 5 w czerni. To jest skromniejsza chyba wersja, ale bardzo wielu użytkowników wybiera właśnie kolor czarny. Ja nie wiem dlaczego, no ale ludzie tak lubią i trzeba im taki kolor dawać, no i Sony daje oczywiście. I to na razie tyle ze stoiska Sony. Widzimy się za chwilę na kolejnym stoisku. Do zobaczenia, oglądajcie następne relacje z IFA.